Witam Was. Witam Was. Kolejny temat dzisiaj. I teraz zapomniałam i on musiał mówić. Temat. Czy ona jest wygłodzona, zagłodzona, wychudzona? Czy jest chodzącym szkieletem? I nie wiadomo co jeszcze, bo już to bardzo często widziałem, że nawet ktoś pisał, że ja jej nie daję jeść, że jej jedzenia zabraniam, czy karmię ją jakimiś zielonymi rzeczami tylko i dlatego ona jest bardzo chuda. I nie wiadomo co jeszcze, tego dzisiaj troszeczkę ten temat chcieliśmy Wam pokazać. Specjalnie dzisiaj zrobi jeden wyjątek i ubierze obcisłe ubrania, których nigdy nie ubiera, po to tylko, żeby Wam po prostu pokazać, jaką rzeczywiście ma figurę, ponieważ ona traktuje styl jakiejś sukni i nie chce po prostu chodzić w jakichś rzeczach, które mogą prowokować innych, że tak powiem, jej wyglądem, czyli po prostu chcę zachować, co ma swoje dla mnie na przykład. Dla mnie to było bardzo trudno. Ja robiłam tę decyzję i ja mówię tak do on. To było naprawdę bardzo trudno dla mnie, bo mój ciało jest do niego i nie do innych. Ale bo przyjdzie jeszcze ten fajnie pozytyw obawiony komentarze, proszę tłumacz to. Pozytywnie budująca krytyka. Którą on miał taki krawatę w domu i ja jeszcze nie się spokojnie. Bo kiedy on mi to mówił, ja mówiłam do niego. Na czasem on musiał mówić, ja musiał zbierać trochę więcej jedzenia. I kiedy ja nie chcę, on ma inną metodę. To nie znaczy, ja jestem taki jak kaczek i on robi mi szlauf tutaj i to idę od razu do mój żołądek. Nie. Ona sama po prostu pilnuje swojej wagi. Ma pewną wagę, waży się praktycznie, można powiedzieć, nawet i codziennie. Wchodzi sobie na tą wagę i sobie sprawdza. Jeżeli widzi, że waga rzeczywiście leci pod tą granicę, którą sobie wyznaczyła, to ja mówię do niego, chodź, idziemy do mojej teściowa, to znaczy jego matka i jego rodzinę. I to nie jest żart. Tak, tam zostaje nakarmiona przez mamę wtedy. Nie no, ale tak poważnie do tego podchodząc, to po prostu wtedy zaczyna troszeczkę więcej znowu jeść. Chociaż my nie czujemy tej potrzeby, żeby rzeczywiście więcej jeść. My z siebie rzeczywiście bardzo dużo kilogramów zrzuciliśmy. Ale ona jest troszeczkę bardziej taka ekstremalna, można powiedzieć. Ponieważ ona rzeczywiście czasami potrafiła mieć dni, gdzie zjadła rzeczywiście, jak żeśmy to liczyli, 200-300 kalorii. A to jest bardzo mało. Według mnie to jest za mało. Ale ja czuję doskonale na ten ilość kalorii, bo mi nie chodzi o ilość jedzenia, mi chodzi o jakość jedzenia. To jest bardzo, bardzo ważne dla mnie, bo co mi daje? Tutaj jest talerz i taka ilość. Co to mi daje? To mi daje nic, to mi daje zero. Ja preferuję 2 czy grapefruity środkowo 24 godzin. Najlepiej, kiedy ja jem ten 2 czy grapefruity środkowo 1 godzin i ja nie jem 23 godziny, to znaczy moje ciało ma 23 godzin czas na trawienie od ten jedzenie. Dlatego to nie są takie jej decyzje. Ona w każdym razie wie, bo ja jej to już na samym początku powiedziałem, ja nie chcę być ożenionym ze szkieletem,
Także ona wie, że nie ma dopuścić do tego stanu, żeby była szkieletem. Bo również widzimy kobietę na ulicy w sklepie, które mają mniej wagę niż ja mam i oni są I są wyższe nawet od niej, ale to nie wygląda fajnie, naprawdę nie. To jest jeden chodzący szkielet. Nie, to tak nie powinno być, to tak nie powinno wyglądać. To jest przegięcie w drugą stronę. Jak ktoś ma taką małą rękę gdzieś tutaj, gdzie ja mogę po prostu tak objąć takim czymś, to jest naprawdę przesada, sorry. No, ale to tak nie może być. Ona ma przynajmniej mięśnie na rękach. Nie jest. Jeżeli zobaczycie sobie teraz naprawdę wychudzonego człowieka, to zobaczycie, że on ma takie malutkie rączki. A ty jakie masz? Ma takie mięśnie, że ja nie jestem w stanie tego objąć ręką. I tu brakuje po prostu. Tu tyle, nie wiem jak to pokazać. O. Połowa, no. Praktycznie potrzebuje dwie ręce, żeby to całe objąć. To nie jest wychudzony człowiek, który ma takie grube ręce. I kiedy ja mam... Proszę cię, chuda ręka to jest tak, o, jak dam radę coś takiego zrobić, że ją tutaj tak obejmę, to jest chuda ręka w tym miejscu. I takie są ludzie, że tutaj po prostu możesz to tak objąć. A pokaż jeszcze raz. Nie ma szans, żeby to tak objąć. I to jest osoba wychudzona i na to trzeba zwrócić naprawdę uwagę, bo to już jest stan taki... No, nie za fajny. Coś jest nie tak. Albo jemy za mało, albo jelito nie przyswaja. Coś wtedy jest jakiś problem. Czasami są wyniszczone kosmyki jelitowe, spowodowane właśnie tym dobrym, cywilizacyjnym jedzeniem, które wszystkie mamy. Że te kostki są, nie kostki, tylko kosmyki są wyniszczone i one po prostu nie absorbują pokarmu. One są całkowicie... I to wszystko przez nas przechodzi dalej. Czasami innym problemem bywają robaki, pasożyty. Wtedy one się więcej karmią niż my. I mamy kolejny problem też. Chudniemy bardzo szybko. Tak, no niestety, no, są różne takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i trzeba to pilnować. Nie iść w jakąś ideologię, tylko trzeba sterować tym pożywieniem, jeżeli coś jest nie tak. I ja nie jestem fanatyk. Ja jestem ekstremalna. Ale ja wiem doskonale, co jest dobre na mój ciała. Tak, jeżeli... To znaczy, ja również wiem, co jest SIF, co jest G, no, dla mojego ciała. I ja nie chcę mieć taki SIF środkowy mój ciała, bo kiedy mój ciała ma taki SIF, to znaczy, mój duch później jest Tak, no niestety, w społeczeństwie, nasze społeczeństwo jest coraz grubsze, zauważyliśmy. Jest plaga otyłości i powoli człowiek, który jest szczupły, odbiega od tej normy i wydaje się, że jest coś jest z nim nie tak, bo on jest szczupły. Ja pamiętam, że nawet kilkanaście lat temu ktoś, kto był gruby, bardzo gruby, wszyscy na niego patrzyli i wytykali go palcami. Zawsze było... Ja sam miałem nawet w szkole przydomkę gruby, zawsze mnie wołali, bo byłem gruby. Miałem dość sporo od dzieciństwa nadwagę zawsze. I po prostu zawsze byłem jedyny w klasie, który był taki gruby i po prostu mnie wyzywano. Byłem wyjątkiem. Dzisiaj to jest na odwrót. Dzisiaj to jest chudy jeden w klasie, reszta jest gruba przeważnie. Także coś tu jest nie tak, coś się odwróciło. To nie jest jeszcze tak dużo, kiedy ja skończyłem tą szkołę, bo załóżmy to do tego około 20 lat można powiedzieć. Mówię teraz o podstawówce oczywiście, bo to tak można popatrzeć na to. To jest około 20 lat. I taka zmiana. Chyba coś jest nie tak. Gdzieś coś nie ten teges, nie? Ja pamiętam, kiedy ja byłam młody i również chodziłam do szkoły. Tak? Poważnie? Chciałeś tylko na wagary. Tak, ale okej. Okay. Jestem bardzo zadowolony. Ja umiem czytać, ja umiem pisać i schrijven. Pisać, o. Dzięki za pomoc. I ja umiem liczyć, troszeczkę. Ale to jest tylko, co ja używam każdy dzień. Reszta, co było w szkole, przepraszam.
ale z powrotem na szkołę i grube, chudy i tak dalej. Na mój czas nie było, co jest, jak jest teraz, co ja widzę teraz na ulicy. Młode dzieci, które chodzą do szkoły. No jest to dosyć nieciekawie, co się dzieje z tym, ponieważ otyłość jest chorobą, jakby nie było. Także, no niestety, ale wszyscy wokół nas są chorzy, którzy są otyli. Naprawdę, to jest choroba. To jest wpisane jako choroba, otyłość, niestety. To jest wpisane jak choroba. A mówi się, że ten, kto jest chudy, że jest chory, zaraz umrze i nie wiadomo, co jeszcze. Zobaczymy. Nie. Ja chcę spróbować troszeczkę inne. Jaki ludzie są najpierw środkowy 6 deski? Ten, który jedzą wszystko, każdy dni prawie tak samo, mięso, bulwy, ziemniaki, pyry, kartofle i bardzo trochę warzywa, albo ten ludzie, który jedzą duże warzywa, dużo owoców surowe. I zobaczymy też na ilość kalorii. Jaki ludzie żyje więcej czas, jaki ludzie przyjdą chory, idzie bardzo szybko do białych furtkach i ten specjalny chyba domy, budynki. I na ten specjalne budynki, gdzie tam na dole jest takie miejsce, gdzie ludzie tylko idą w środkowe 6 deski. No niestety, trzeba na to zwrócić uwagę. Dodatkowo my zauważyliśmy, że nam stawy siadały przez tą dodatkową ilość kilogramów, którą żeśmy dźwigali. Szczególnie na kolana i na biodra to idzie. Tam się najwięcej zbiera tego wszystkiego. Bardzo szybko męczyliśmy się kiedyś, gdzieś musieliśmy iść, byliśmy cały zasapani. Teraz po prostu idzie to bez problemu, mogę sobie wbiec na trzecie piętro i nie dostanę nawet zadyszki po tym, ona zresztą też. No, jednak jest jakaś różnica tego. Ja to widziałem później tak, bo ja zrzuciłem z siebie 44 kg, ona około 35-36. Tak. I później tak wziąłem, bo miałem raz beton kupowałem. Wziąłem takie dwa worki po 25 kg, dźwignąłem to i mówi, ja cię kręcę. Ja to prawie tyle nosiłem non-stop ze sobą. Wiecie, jakie to jest ciężkie? Weźcie sobie teraz takie dwa worki, jeden pod jedną pachę, drugi pod drugą pachę i przejdźcie z tym kawałeczek. Zobaczcie, ile to waży. A to jest taka nadwaga, którą bardzo dużo osób ma, a przeważnie jest jej jeszcze więcej. Czasami bywa nawet 75 albo i 100 kg za dużo. I te, ręce opadają. I teraz to na bardzo dużo ludzi to mogę będę bardzo brutalny, co ja chcę mówić, co ja zaraz mówię. Ale kiedy ja widzę facetę, również kobietę, które mają taki specyficzny wiek, najpierw ja myślałam i również ja pytałam, kiedy ja widziałam kobiety, które mają rozmiar ekstra. Proszę, te mówisz, co ja pytałam na tę kobietę. W którym miesiącu ciąży są? A te zawsze zdziwione, he? Nie, ja mam po prostu tylko taki brzuch. Ona poważnie myślała, że zawsze te kobiety były w ciąży, się zawsze ich pytała, tak. O to który miesiąc. Także no, niestety, no. Ale teraz mam pytanie. Gdzie wy czujecie naprawdę? Wy nie możecie dać reakcję do co ja mówię. Czuć sama kobieta, facety. Wiek mnie interesuje, naprawdę nie. Czy wy czujecie naprawdę zadowolone? Kiedy wasza reakcja jest tak, to proszę wyłącz co teraz ten budzik na YouTube'a i iść dalej do następnego programu.
kiedy wy nie czujecie zadowolone, zobacz dalej, co my mówimy w naszym kanał, z niego kanał, albo na ten drugi kanał, ale ten drugi kanał to jest troszeczkę... To jest tak wszystko wspólne. dobra, no i co jeszcze powiem, no jeżeli rzeczywiście chcecie schudnąć, ja robiłem film o tym, jak myśmy schudnęli. Myśmy schudnęli bardzo szybko na diecie ketogennej. To tak. Poleciało z nas naprawdę bardzo szybko. Kilogramy leciały bez niczego, nie byliśmy głodni. Niczego nam nie brakowało, jedliśmy, ile chcieliśmy, a kilogramy leciały. Nie trzeba było żadnych ćwiczeń, nie trzeba było nic. Te filmy zrobiłem, to jest jak schudłem chyba 35 kilo wtedy jeszcze było, czyli jak schudłem 35 kilo, taki tytuł na pewno był. Później było jeszcze do tego uzupełnienie, jak schudłem chyba też tam było uzupełnienie, jak schudłem, czy nie, uzupełnienie, co jadłem, jak schudłem. Także tam też to były dwie części takie i tam właśnie wszystko wyjaśniłem co ten tego na ten temat. Dobra, czas się przebrać do ciebie. Dobra, zaraz jestem z powrotem. Dobrze. Tutaj ma ubraną właśnie taką troszeczkę szczuplejszą sukienkę. Za chwilę ubierze jeszcze takie, można powiedzieć, treningowe ciuchy, których już praktycznie bardzo długo nie nosiła, ale specjalnie dla was, także tak wygląda. Czy tak wygląda osoba, która jest wychudzona? No raczej chyba nie za bardzo tak wygląda osoba, która jest wychudzona. I ja jestem bez sił, ja mam zana małe, ja jestem szkieletka. No raczej nie chciałby się z nią nikt spotkać, bo pewnie by poszedł z podbitymi oczami, jakby się wkurzyła. I jak widać, teraz ma obcisłe ubrania, w których praktycznie nigdy nie chodzi, że również nie jest wychudzona. Jest bardzo dobrze zbudowana, ma bardzo dobrze mięśnie wykształcone jeszcze, jak widać. Można powiedzieć, że chodzi na siłownię, chociaż tak nie jest, bo tylko i wyłącznie w ogrodzie tutaj pracujemy. Także jak widzicie, jest to dosyć wszystko fajnie zrobione. No i raczej nie ma co sensu z nią zaczynać konfliktów, bo można oberwać. I kiedy myślicie, że ona nie ma już na sobie ani grama tłuszczu, to teraz pewnie będzie się zdziwicie. Jak widzicie, tyle tłuszczu jeszcze jest na sobie. Także jej brzuch jeszcze też do końca nie zszedł. I osoba, która jest wychudzona, absolutnie wychudzona, nie powinna mieć na sobie ani grama tłuszczu, tylko powinna być tak zwana kość i skóra. A jak widzicie, brzuszek nadal jest. Chociaż mały, ale jest. Także myślę, że teraz chyba rozwianę wszystkie wątpliwości. Tak jak widzieliście, my nie jesteśmy wychudzeni. My mamy nawet jeszcze cały czas dalej nadwagę. Niestety. Także myślę, że teraz to będzie już chyba jasne. I kiedy my zobaczymy na YouTube'a, i ja pamiętam doskonale, kiedy ja miałam 10-12 lat, ja widziałam dzieci, które żyją w Afryce. Nadal są jeszcze dzieci w Afryce, które mają tak samo problemy, jak te dzieci, kiedy ja miałam 10-12 lat. Oni naprawdę są bardzo mager, chude, bardzo chude, ale oni mają brzuch. To nie jest normalnie.
I teraz, bo wy wiecie, jest ten serio od Arnolda Ehreta. Jakie jedzenia te dzieci w Afryce mają? Bardzo jednostronne i śluzujące pożywienie, niestety. To jest tylko ryż, ryż i jeszcze raz, ryż. I który daje oni ten ryż? Po co ludzie w Afryce nie mają możliwości? Robię sam decyzję, po co tamten musiał dać tam jedzenia, bo oni tam ukradli paliwa i tak dalej. I co oni dają z powrotem na ten ludzi? Tylko ryż, bo to jest najtańsze na świat. I tutaj jest sprzedane ten materiał, co oni zbierają tam. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Tak to mniej więcej wygląda. Także my wychudzeni nie jesteśmy. Myślę, że temat rozwiany do zera. A jak chcecie zobaczyć naprawdę wychudzonych ludzi, to wpiszcie sobie anoreksja w Google. Tam zobaczycie dopiero, co to jest wychudzony człowiek, jak mu każdą kość można policzyć. Także tyle w temacie. Dziękujemy i pozdrawiamy. Bardzo przepraszam, ja już byłam taki troszeczkę emocjonalny, ale to jest cały czas na mojej głowie. Naprawdę. Pozdrawiamy. Do następnego razu. Pa!